Jesteśmy na naszym 30-metrowym mieszkanku. Wszyscy zawsze się dziwili, jak my się tutaj mieścimy. Niby tylko dwie osoby, ale aż dwie osoby. Agnieszka i Wojtek, uczestnicy czwartej edycji programu Ślub od pierwszego wejrzenia. Od ich ślubu minęły już 2 lata. Także 2 lata temu Agnieszka wprowadziła się do krakowskiej kawalerki Wojtka. Aga przyjechała dosłownie 2 samochodami. Jeden to był wielki van, jak wnieśliśmy wszystkie pudła do mieszkania. Jak ja to zobaczyłem, to sobie myślę, no na pewno trzeba dokupić jeszcze kolejną szafę. Pamiętam ten moment, kiedy byłeś przerażony, zapytałeś się, gdzie ty chcesz to wszystko poukładać? Tam były lustro duże, rower. Ona nie tylko swoje ubrania przywiozła, ale swoje dokładne rzeczy, wszystkie rzeczy. I całe od swoje kubeczków życie. Przez kocyczek, wszystko. Ale pamiętasz, każdego dnia wracałeś z pracy i ja miałam wszystko już jakąś część zagospodarowaną. 3 dnia już spałem na łóżku. To były takie chwile, gdzie się uczyliśmy siebie nawzajem, cierpliwości, a przede wszystkim, myślę, uczyliśmy się nawet innego życia. Byliśmy sobie obcy tak naprawdę i zamknięci na bardzo małym metrażu, trzeba było się poznawać, ale myślę, że my rozmowa, jeszcze raz rozmowa, cały czas o tym mówimy, że gdybyśmy chyba tak ze sobą nie rozmawiali, to nie wiem, czy byśmy tu teraz razem siedzieli. Ta szafa na początku wyglądała całkowicie inaczej, czyli miszmasz wszystkiego. Na jednej szafce, takiej szafie potrafiła leżeć jedna koszulka, jeden ręcznik, jedna bluza, totalny miszmasz. Wystarczy to po prostu poukładać i na wszystko znajdzie się miejsce. Staramy się tego pilnować, może ja bardziej, Wojtuś mniej niestety. Zauważył, że to funkcjonuje i że to działa, więc stara się jakby nie wchodzić mi z tym w drogę, a ja to bardzo doceniam. Nie byłbym sobą, żeby nie pokazać wam. Dla mnie to był szok, co Aga potrafi zrobić z ubraniami. W małej kuchni znaleźliśmy miejsce na wygospodarowanie spiżarni. Słoik na słoik ustawiamy. W sumie mamy ich bardzo wiele. Myślę, że nawet nie odkryłeś tej szuflady. No, jak to kawalerowie, ja tylko tutaj spałem. Z miesiąca na miesiąc każdej rzeczy jest coraz więcej, więc to jest naturalne, że jednak gdzieś tam kończą się możliwości 30 metrów. Teraz też zakupiliśmy hulajnogi i tak naprawdę nie wiemy jeszcze nawet, gdzie będziemy je trzymać. Cześć, witam was, zapraszam. Cześć. Mimo zorganizowania Agnieszki i starań Wojtka w panowaniu nad porządkiem w mieszkaniu, para postanowiła kupić dom. Ja bym przede wszystkim muszę zobaczyć, gdzie jest dobre miejsce na telewizor, która ściana, nie? Decyzja na temat domu już jest podjęta, bo oczywiście chcemy go jak najszybciej kupić. Jeździmy od paru tygodni, już oglądamy te domy, no i gdzieś tam szukamy tej swojej perełeczki. To ogródek gdzie będzie sięgał? Ogródek będzie mniej więcej się kończył tak jak tam... palety na przykład? Tak, jak stoją te palety. Jak mieszkałem tutaj za czasów kawalerskich, hodowałem pomidorki, papryczki, szczypioreczek, a odkąd Aga jest ze mną, no to ten balkon się przerodził bardziej w troszeczkę kobiecy styl, czyli kwiatowy. O, to ładnie, bo to się będzie rozrastało podobno, tak samo jak to. To będzie potem takie się tutaj, dlatego nie, chcę... Nie, tutaj to drobkę. To... Nie. Tak. To jest nasze tak naprawdę dodatkowe miejsce, gdzie możemy gdzieś tam od siebie odpocząć na wszelki wypadek. No są tylko 2 pary drzwi do czaśnięcia podczas kłótni balkonowe oraz do toalety, więc... Jedno z dwóch. Jedno z dwóch.